Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, ale czy ten głos usłyszymy tej nocy, zależeć będzie tylko od nas. W dzisiejszym podkręconym na najwyższe obroty świecie nie jest to łatwe, ale nie jest też niemożliwe. Chcemy trochę zwolnić tempo i chwilę się zatrzymać nad tajemnicą Bożego Narodzenia. Dlatego parafia świętego Mikołaja, biskupa w Wolborzu i Wolborskie Centrum Kultury postanowiły zorganizować pierwszy w historii Wolborza jarmark bożonarodzeniowy, ideą którego jest wspólne przeżycie radosnego czasu oczekiwania na Boże Dziecię. Na scenie wystąpią dziecięcy i młodzieżowy zespół wokalny oraz zespoły Kantare i Fermata z Wolborskiego Centrum Kultury, a także schola parafialna. Zakończeniem wieczoru będzie koncert zespołu ewangelizacyjnego To On z Kielc. Planujemy liczne stragany świąteczne, loterię świąteczną zaprzyjaźnionego warsztatu terapii zajęciowej, na której zdobyć będzie można świąteczne ozdoby, w sam raz na gwiazdkowe prezenty. Dla najmłodszych planujemy warsztaty robienia ozdób choinkowych oraz możliwość zrobienia sobie zdjęcia ze świętym Mikołajem biskupem. Na wszystkich czekać będzie gorąca herbata, kawa i ciasto, a także przepyszny barszcz czerwony z wigilijnymi pierogami od kół gospodyń wiejskich. Serdecznie zapraszają ksiądz Łukasz Biś i Kamila Dubila-Zboroń. Do zobaczenia w Wolborzu. Za oknem mrok.
Szczęść Boże! Witamy Państwa bardzo serdecznie. Obejrzeliście właśnie teledysk Wspomnienie ubiegłorocznego jarmarku bożonarodzeniowego wśród nocnej ciszy przygotowanego przez Wolborskie Centrum Kultury i Parafię Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu. Jak mogliśmy obejrzeć na załączonym teledysku, w tamtym roku stała tutaj scena. W tym roku ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w naszym kraju musieliśmy zmienić niestety formę naszego jarmarku. Dlatego postanowiliśmy przygotować dla Państwa film, w którym zobaczycie występy wokalne zespołów działających przy Wolborskim Centrum Kultury oraz spotkania z ludźmi, którzy opowiedzą nam o tym, jak przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. Do oglądania serdecznie zapraszamy. Czy tegoroczne przygotowania do świąt Bożego Narodzenia różnią się od tych ubiegłorocznych przez panującą epidemię? Różnią się i moim zdaniem to całe 200%. Czym się różnią? No przede wszystkim różnią się tym, że są bardzo rygorystyczne moim zdaniem ograniczenia. No tak jak ja, praktykujący katolik, no po prostu od lat młodzieńczych roraty to dla mnie były coś wyjątkowego. Kiedy tylko mogłem, to uczestniczyłem i mimo, że w zeszłym roku miałem 86 lat, ale na roraty uczęszczałem. Tego mi jest po prostu bardzo brak. To znaczy myślę, że troszkę tak, dlatego że jak co roku, wiadomo, wszyscy jechaliśmy rano do kościółka, czy tam przygotowywaliśmy się troszeczkę inaczej. No teraz będzie to myślę, że troszeczkę ograniczone, choć i tak spędzimy, i tak myślę, rodzinnie, bo w tym takim węższym, że tak powiem, jakby to powiedzieć, towarzystwie rodziny. Ale myślę, że i tak się wszystko uda i nie będzie żadnych problemów. Czyli samo świętowanie świąt Bożego Narodzenia i Wigilii będzie jakimś jednak utrudnieniem na te limity osób, tak? To znaczy limity. No na pewno wiadomo, jak mamy dalej rodzinę, to się tak nie spotkamy w tym większym gronie. Chociaż tutaj z naszego województwa myślę, że u nas i tak w większości są to domownicy, więc myślę, że nam to w żaden sposób nie utrudni. A czy samo świętowanie Wigilii i Bożego Narodzenia w domach różnić się będzie czymś od roku ubiegłego? No to, co oni te zastrzeżenia robią, że 5 osób tylko w domu, to jest tragiczne. U mnie jest tradycja rodzinna, że zawsze co roku jest dużo ludzi u mnie. U mnie mam na imię Adam. Na Adama przychodzi i przyjeżdża do mnie cała rodzina, kiedy ja mam 40 osób w domu, no to jak się zjeżdżają cała rodzina, to mówię, no w tym roku to będzie tragedia, bo też już wydzwaniają do mnie, że no przyjadą albo nie przyjadą, no to mówię, no Wigilia, no jeszcze takiego roku nie było, żeby, dla mnie to jest tragedia, no nieładnie. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. Thank you.
No, przygotowałem tutaj taką szopkę bożonarodzeniową na wozie tak zwanym żelaźniaku. Tak, ale dodatkowo jest założony na tego koszyk wasong. To ogólnie się nazywa wasong. Wóz ten, pomyślałem sobie, że do czegoś trzeba go wykorzystać. No, to wykorzystuję go właśnie do takich różnych wystaw jakichś okolicznościowych. A to strażackich, a to do jakichś gospodarstwa domowego, uroczystości świąteczne, to znaczy i Boże Ciało, i Wielkanoc, gdzie tak jest wystrój zrobiony, no taki wielkanocny, no, po prostu też jest zwierzątka, różne pisanki, jakieś kolorowe no, wycinanki i tak dalej. A na Boże Narodzenie staram się zawsze w bramie i na rynku w Wolborzu, w porozumieniu z burmistrzem Wolborza, zrobić szopkę, taką szopkę noworoczną. Tak, także odwiedzają to ludzie tak właśnie przed, jak wyjdą z kościoła, a jeżeli jest przed bramą, no to wiadomo, przyjeżdżają mieszkańcy Wolborza z dziećmi i oglądają. Proszę opowiedzieć, co jest w szopce. Co znajduje się w szopce? No w szopce znajduje, no wiadomo, co tutaj jest. No, jest Pan Jezus, tak, w takim, można powiedzieć, dżubance drewnianej. Jest anioł stróż, są baranki, są krówka, jest konik, jest pasterz, no baranki też, między innymi święty Florian, strażak, no Józef, Matka Boska, sianko dla zwierząt, zboże też, jest między innymi taka zmianka o trzech królach, tak? No to, ale to jest na obrazku, no i te atrybuty, to znaczy złoto, mira i kadzidło. Witam bardzo serdecznie. W naszej gminie działa 16 kół gospodyń wiejskich. Co roku w gminie Wolbórz odbywa się konkurs kulinarny Wolborski Saganek. W tym roku przypadał po raz 15 i tematem Wolborskiego Saganka miał być potrawy związane z Wigilią. Potrawy, które miały być tradycyjne, które są przekazywane przez nasze mamy, babcie, młodszym pokoleniom. Ze względu na koronawirusa musiałyśmy odwołać Wolborski Saganek. W to miejsce zorganizowaliśmy razem z Wolborskim Centrum Kultury przegląd stołów dekoracji wigilijnych. I właśnie dzisiaj, proszę Państwa, pokażemy tutaj jeden przysłowiowy stolik wigilijny. Ponieważ jest Wigilia, więc czas ustroić stół. Na stole zazwyczaj stawia się świece i dekorację świąteczną. Przygotowujemy zastawy. Zastawa zawsze powinna być o jeden talerzyk więcej dla ludzi, którzy mogą przez przypadek do nas trafić, ponieważ w dniu wigilijnym nie można nikogo pominąć. I każdy powinien wyjść najedzony. Na stole stawiamy sianko i opłatek. Sianko przedstawia nam to, że Pan Jezus urodził się w szopie, na sianie. Natomiast opłatkiem dzielimy się ze wszystkimi, życząc sobie wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. Wigilię rozpoczynamy, czytając Pismo Święte. Zawsze pierwszą modlitwę i Pismo Święte czyta najstarszy domownik danej Wigilii. Potem właśnie dzielimy się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego najlepszego. Pod choinką, która jest ubierana zazwyczaj przez najmłodsze pokolenia, stawiamy prezenty. Prezenty są symbolem prezentów, które otrzymał Pan Jezus po urodzeniu od przybywających do szopki. Tak jak wcześniej mówiłam, zamiast przeglądu potraw kulinarnych związanych z Wigilią, mamy przegląd dekoracji stołów wigilijnych. Głosowanie trwa online od 6 do właśnie do dzisiaj, 13 do godziny 20. Każdy może wejść na stronę Wolborskiego Centrum Kultury i zagłosować na najpiękniej ustrojony stół w konkursie, w którym zgłosiło się 16 kół gospodyń wiejskich z gminy Wolbórz.
Przed chwilą zobaczyliśmy, jak wygląda szopka bożonarodzeniowa przygotowana przez pana Andrzeja Kotlickiego, a pani Elżbieta Bąk opowiedziała o przygotowaniach do wieczerzy wigilijnej. Przypominamy o trwającym konkursie na najładniej przystrojony stół wigilijny. Swoje głosy można oddawać na fanpage'u Wolborskiego Centrum Kultury jeszcze dziś do godziny 20. Jak pewnie Państwo zauważyli, kiosk przy przystanku na Placu Jagiełły nabrał świątecznego akcentu. To właśnie tam odbywa się tegoroczna loteria świąteczna przygotowana przez warsztaty terapii zajęciowej z Wolborza. Jako namiastka tradycyjnego jarmarku bożonarodzeniowego na Placu Jagiełły w dniu dzisiejszym stanęły stragany. Zapraszamy do ich odwiedzania, a z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Będąc w zeszłym roku w Ziemi Świętej, w Betlejem, czyli w miejscu narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, moją uwagę w sposób szczególny zwróciły wrota do Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Niegdyś bardzo wysokie. Cesarzowie wjeżdżali do świątyni konno, niczym bogowie. Obecnie zaś te wrota mają niecałe 1,5 metra wysokości. Możecie sobie wyobrazić, że ja wchodząc do tej świątyni musiałem bardzo mocno się pochylić. Historycznie miało to różne znaczenie, chociażby obronne. W wypadku najazdu, ataku na bazylikę było łatwiej ją bronić, gdy wrota były mniejsze. Wrota zmniejszono także dlatego, żeby właśnie cesarzowie nie wjeżdżali do niej konno, a raczej wchodząc do niej musieli się pochylić, oddać pokłon najwyższemu Bogu. Jest to jakąś ogromną tajemnicą.
Boże Narodzenie jest tajemnicą, przed którą musimy się pochylać każdego roku. Trwamy obecnie w okresie Adwentu. Jest to czas oczekiwania na narodzenie Pana. Już niedługo spotkamy się przy wigilijnych stołach. Będziemy łamać się ze swoimi rodzinami opłatkiem, składać sobie życzenia, wręczać prezenty, śpiewać kolędy. I bardzo pięknie. To wszystko piękne, wspaniałe polskie tradycje. Jednak myślę, że w tym wszystkim możemy gdzieś zagubić cały sens tych świąt. Możemy wpaść w pułapkę konsumpcjonizmu. Wszyscy doskonale wiecie, że już na początku listopada w sklepach pojawiają się przecież ozdoby świąteczne, choinki, Mikołaje. I w tym wszystkim gdzieś możemy zagubić istotę świąt. Papież Benedykt XVI w trakcie jednej homilii na pasterce użył takiego bardzo trafnego sformułowania. Powiedział, że my ludzie, którzy obchodzimy święta Bożego Narodzenia, musimy zsiąść, niczym ci cesarzowie, z konia naszego oświeconego rozumu. Musimy porzucić nasze różne fałszywe obrazy, przyzwyczajenia. Może mniej powinniśmy skupiać się właśnie na tradycji czy jakichś utartych schematach, a bardziej pochylić się przed dzieciątkiem, przed Bogiem, który rodzi się w stajence. I tego właśnie chciałbym wam życzyć przy okazji tegorocznych świąt. Takiego prawdziwego pochylenia się nad dzieciątkiem, nad jego matką, nad świętym Józefem. Święty Franciszek nazywał Boże Narodzenie świętem świąt. I może nas to trochę dziwić, bo przecież w chrześcijaństwie tak naprawdę najważniejszymi świętami są święta wielkanocne. Bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to wszystko to, co teraz robimy, co wyznajemy, nie miałoby żadnego sensu. Zobaczcie jednak, że zmartwychwstanie Pana zakłada Jego wcielenie. Gdyby Chrystus się nie wcielił, nie zmartwychwstałby, nie umarłby za nas. Dlatego z okazji tegorocznych świąt życzę wam właśnie takiego głębokiego pochylenia się przy Jezusie Chrystusie i żeby to pochylenie przyniosło jak najobfitsze owoce w waszym życiu i w życiu waszych rodzin. Jak widzieliśmy w materiale, ksiądz Piotr w swoim słowie zachęcał nas do czynienia dobra względem drugiego człowieka nie tylko w czasie Adwentu czy na święta Bożego Narodzenia, ale na co dzień. Jest mi niezmiernie miło, że wszelkie podjęte przez naszą parafię inicjatywy cieszą się tak wielkim entuzjazmem. W czasie pandemii Wolborskie Centrum Kultury i Parafia Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu zorganizowały akcję 880 maseczek na 880 lat kolegiaty. Maseczki trafiły do podopiecznych noclegowni Świętego Brata Alberta, podopiecznych sióstr misjonerek miłości czy ochronki prowadzonej przez siostry salezjanki. W ostatnim czasie w naszym kościele pojawiło się także drzewko miłosierdzia, na którym zawieszone były serduszka z imieniem i wiekiem podopiecznych dwóch domów dziecka. Wszystkie serduszka rozniosły się błyskawicznie i z tej racji wszystkie dzieci przed świętami będą mogły być udarowane prezentami. Podziel się ciepłem to tytuł kolejnej akcji organizowanej przez naszą parafię. Zbiórka ma na celu zebranie jak największej ilości czapek, szalików i rękawiczek dla najbardziej potrzebujących. O akcji, którą zorganizowała młodzież działająca przy parafii oraz Wolborskim Centrum Kultury opowie nam Kinga. Wraz z naszym opiekunem, księdzem Piotrem, postanowiliśmy zorganizować świąteczną akcję dla dzieci z Łódzkiego Domu Małego Dziecka oraz z Rodzinnego Domu Dziecka w Ksawerowie. Rozgłosiliśmy naszą akcję. Nasi parafianie i mieszkańcy gminy Wolborz bardzo żywo i chętnie zaangażowali się do pomocy dla dzieci. Zbieraliśmy różnego rodzaju artykuły spożywcze, pielęgnacyjne, ale też myślę, że takim fajnym aspektem było to, że bardzo dużo osób przynosiło paczki takie stricte z prezentami dla dzieci, z różnymi grami, maskotkami,
które zostały ofiarowane naszym podopiecznym. I na pewno, umilą im pobyt w domu dziecka. Cieszymy się bardzo, że mamy tak prężnie działającą młodzież i mieszkańców. A teraz Państwa zapraszam na muzyczny przerywnik w wykonaniu zespołu One 3. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Drodzy, tak, zwracam się do was jak do rodziny i pośród rodziny, z życzeniami najlepszymi, najbardziej szczerymi, płynącymi z serca, którymi chcę się podzielić i chcę przekazać mocą Ducha Świętego i przenieść do każdego serca, do każdego domu. Życzę każdej rodzinie bliskości Pana Jezusa podczas świąt Bożego Narodzenia. Życzę Jego bliskości. Poznania prawdy, że przyszedł czas, kiedy Maryja porodziła Syna dla nas, dla naszego zbawienia, po to, żebyśmy mogli tworzyć rodzinę parafialną, Kościół, wspólnotę,
żebyśmy mogli w tej wspólnocie żyć łaską naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tą radością się dzielę i jeszcze raz ją potwierdzam na mocy nauczania Kościoła i swoim sercem. Życzę wielu Bożych łask, przychodzenia Jezusa Chrystusa, Jego bliskości i nieustannej Jego łaski dawanej i udzielanej tym, którzy do tej rodziny parafialnej należą. Niech Pan Jezus dotyka Was swoją obecnością, bliskością. Miejcie czas na zatrzymanie się na chwilę, kiedy przyjmiecie sercem, że Pan Jezus narodził się, jest pośród nas i że działa. Niech ta radość z narodzenia Chrystusa nas porusza. Porusza wszystkich domowników, wszystkich, którzy stanowią rodzinę parafialną. Zatem proszę, by ta prawda o narodzeniu Chrystusa, radosna prawda, poruszyła serce dzieci na wszelki sposób, radując również prezentami, bliskością, miłością rodziców. Życzę, żeby ta łaska obecności Pana Jezusa dotknęła młodych w naszej rodzinie parafialnej, wszystkich dorosłych. Niech Pan Jezus Wam błogosławi, da wiele pięknych przeżyć, bliskości, doświadczenia wspólnoty, ale nade wszystko bliskości z Chrystusem. Niech On wypełnia Wasze serca i je raduje. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do świątyni, żeby tutaj przeżywać radość narodzin Pana Jezusa. Szanowni mieszkańcy, nadchodząca Wigilia to okres radości, ale również zadumy nad tym, co było, nad tym, co będzie. W trudnym okresie przyszło nam obchodzić święta Bożego Narodzenia. Dlatego życzę dużo zdrowia, spokoju, radości, dużo odpoczynku. Świąt prawdziwie świątecznych, z łamaniem się opłatkiem, z choinką, z prezentami, czułych na sercu i zimowych na zewnątrz. A w nadchodzącym 2021 roku życzę spełnienia marzeń, realizacji planów i zamierzeń, dużo optymizmu, wiary i wszelkiej pomyślności. Szanowny Panie Burmistrzu Andrzeju Jaros, Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Wolbusz, w imieniu samorządu gminy Jabłonka i mieszkańców przesyłam serdeczne pozdrowienia i życzenia na Boże Narodzenie. Szczególnie będziemy się z Wami łączyć w ten wieczór wigilijny, w ten wieczór niepowtarzalny, w ten wieczór, gdzie będziemy się łamać wspólnie tym białym opłatkiem, życząc sobie dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, pokoju, radości, że narodził się nam Jezus Chrystus. Miłości człowieka do człowieka w tym trudnym okresie czasu. Z całego serca, spod Babiej Góry życzymy wszystkiego dobrego. A na ten nowy rok, 2021, spokoju, zdrowia, wszelkiej pomyślności. Niech się Wam i nam darzy w tych małych ojczyznach. Wszystkiego dobrego.
wokół cisza, zapadł zmrok. Najpiękniejsza święta noc, serca kruszy słowa moc. Z nieba słychać błogi głos. Wokół cisza, zapadł zmrok. Najpiękniejsza święta noc, serca kruszy słowa moc. Chór aniołów rozgłasza w głos, z nieba stąpił największy cud. W ręce ludzkie oddał się Bóg. Pojednania nadszedł dziś czas, z żłóbka bije najjaśniejszy blask. Wszechmocny Pan dzieckiem dla nas się stał, z nieba stąpił największy cud, w ręce ludzkie oddał się Bóg. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Cieszymy się, że mogliśmy być z Wami chociaż w ten sposób. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli się spotkać już osobiście na Placu Jagiełły. Do zobaczenia za rok.